Cześć, słuchajcie, omówienie trailera House of the Dragon miało wlecieć właściwie od razu po tym, jak został on opublikowany, no ale mieliśmy trochę innych spraw, m.in. świętowanie urodzin, więc trochę to się odłożyło w czasie, ale jak się okazało, całkiem fajnie, no bo w tym samym czasie, w międzyczasie, wleciał ten sam trailer, ale rozszerzony o dodatkowe sceny, o dodatkowe treści podczas panelu na Comic-Conie, więc super, można pogadać trochę więcej, zobaczyć trochę więcej i omówić nieco więcej. Także zapraszam. I słuchajcie, to co pierwsze rzuca się w oczy, tak na gorąco, to fakt, że ten zwiastun House of the Dragon wygląda po prostu dużo lepiej niż wszystkie materiały z Władcy Pierścieni od Amazona razem wzięte. I to nie tylko chodzi o takie kwestie czysto wizualne, bo ten zwiastun wygląda po prostu ładnie, momentami wygląda pięknie, ale także o kwestię konstrukcji tego zwiastunu, tego jak tam są budowane emocje, to jakie kreśli on tam właśnie zdarzenia i naprowadza, podprowadza nas pod sam serial i sprawia, że jednak trochę się bardziej hypujemy, przynajmniej ja, być może wy macie inne zdanie w tym temacie. No ale to jakby potwierdza, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tezę, że HBO potrafi w duże produkcje, nawet biorąc poprawkę na to, że ten ostatni sezon Gry o Tron był, lekko mówiąc, kiepski. I to naprawdę mówiąc lekko. Ale HBO ma to coś, ma ten sznyt robienia dużych, fajnych produkcji. W przeciwieństwie, w kontraście, szczególnie właśnie jeśli ustawimy te platformy obok siebie, do Netflixa i do Amazona. I to, co też mi się podoba w tym zwiastunie, to fakt, że on od razu nakreśla pewną oś całej historii. Pewne tło, które będzie właśnie tym tłem dla pierwszego i kolejnych sezonów i tłumaczy nam, dlaczego będzie trwała walka o tron. I to jest fajne, bo to też jakby jest to, co tygryski lubią najbardziej, a właściwie fani Gry o Tron, którzy na przykład nie znają tej historii, nie znają Fire Emblem, nie wiedzą o co chodziło w tym wielkim starciu, w tej wojnie domowej Targaryenów i oni mogą mieć taki fajny, dobry próg wejścia, na przykład oglądając ten trailer już mniej więcej wiedzą, że będzie jakieś starcie, że będą jakieś intrygi, że będą jakieś sekrety, że będą knowania, że będzie fajna podbudowa charakterów, czyli wszystko to, co mieliśmy właśnie w tych pierwszych sezonach Gry o Tron i ten trailer właśnie nam to pokazuje. No a że HBO potrafi, tak jak już przed chwilą powiedziałem, to dostajemy także na dzień dobry znajome obrazki. Widzimy królewską przystań, z tym, że widzimy ją ze smoczą jamą, gdzie w Grze o Tron widzieliśmy tylko jej ruiny i to właściwie pod koniec już jakby całej serii. Tu widzimy górujący ten dom smoków właśnie nad królewską przystanią w pełnym majestacie. Widzimy także żelazny tron. On tu jest troszkę zmodyfikowany, wygląda inaczej niż w Grze o Tron, wygląda chyba bardziej książkowo, przynajmniej mam takie wrażenie, bo mamy to ujęcie, kiedy król Viserys kaleczy się na tym tronie, co fajnie nawiązuje do tych wszystkich opowieści i do książek, gdzie właśnie ten tron był ostry, królowie się kaleczyli, zadawali sobie jakieś rany i Viserys tłumaczy swojej córce gdzieś tam, wiecie, w lochach, w podziemiach, już przy tej czaszce smoka, że żelazny tron to jest najniebezpieczniejsze siedzenie w całym królestwie i może poprowadzić w jakiś sposób do zguby i to też nam fajnie teazuje te wszystkie późniejsze wydarzenia. The Iron Throne is the most dangerous seat in the realm and our line is vulnerable, too easily ended. I oczywiście o tym wszystkim jeszcze dokładnie porozmawiamy, będziemy mówić, kim było Stronnictwo Zielonych, kto był w Stronnictwie Czarnych i dlaczego pewne rzeczy się działy. No ale ogólnie tym punktem wyjścia, to co też są w trailerze jest też pokazane, ma być kwestia sukcesji. Król oczywiście no, był zagadywany o to, to widzimy w zwiastunie, no i on jakby także historycznie wybiera na swojego spadkobiercę, na swojego następcę, córkę Rhaenyrę. Co w Westeros oczywiście się nie podoba, co jest kwestionowane, co wiemy z tego zwiastunu, że także będzie kwestionowane i będzie przyczynkiem do pewnych sporów. No bo po pierwsze mamy kobietę w kontekście Żelaznego Tronu, co niekoniecznie w tamtych czasach wchodziło w grę. No a po drugie, chętnych do tego, żeby jednak władzę przejąć, żeby zasiąść albo żeby kogoś posadzić na tym Żelaznym Tronie,
Było więcej, między innymi Otto Hightower, którego córka Alicent była żoną króla Viserysa i potem miała z nim syna, a więc w rozumieniu takim bardzo konserwatywnym, to ten syn powinien mieć pierwszeństwo. W tle oczywiście jest jeszcze Daemon Targaryen, czyli brat króla Viserysa. On tu też jest bardzo widoczny, w wielu scenach się pojawia i on także jakieś tam roszczenia wobec tego tronu ma, co zresztą widzimy w tej scenie, kiedy odpowiada królowi, że ale halo stary, masz już spadkobiercę. Zresztą Daemona Targaryena, którego tu gra Matt Smith i który wygląda naprawdę fenomenalnie, ma takie to szalone spojrzenie, ma taki ten zawadiacki styl bycia i to jest ten Daemon, którego ja na przykład znam z książek, o którym czytałem i wygląda to naprawdę dobrze i tu widzimy go także w wielu momentach tego zwiastunu, między innymi to prawdopodobnie jest bitwa na stopniach, gdzie siły Daemona i Corlysa Velaryona pokonały Triarchę i on tam się, Daemon się ogłosił królem za Wąskim Morzem, co też fajnie koresponduje z tą sceną, kiedy pojawia się w wielkiej sali w królewskiej przystani w zamku i zostaje zatrzymany tam, wiecie, przez Harolda Westerlinga. Graham McTavish wygląda tutaj naprawdę świetnie, czyli lorda dowódcę królewskiej straży. Daemon jest w takiej koronie, co właśnie jakby koresponduje z tym, że tym królem za Wąskim Morzem się ogłosił. Dużo scen zresztą daje nam takiego fajnego kontekstu, więc nawet jeśli ktoś tej historii naprawdę nie zna, to już pewne rzeczy może wywnioskować. Mamy tego Daemona siedzącego na tronie, ale oczywiście w tej retrospekcji wcześniejszej, kiedy on jest młody, co już pokazuje jego ambicje, oczywiście mamy Crystona Cole'a pokazanego, czyli tą zaprzysiężoną tarczę księżniczki Rhaenyry, którą król namaścił na swoją spadkobierczynię, na swoją następczynię. I tam były różne historie, że tak naprawdę ta księżniczka się w nim zakochała, a on odrzucił jej zaloty. Była też druga jakby strona, że tak naprawdę to on się w niej zakochał, a ona go odrzuciła. Różne są historie, ale wydaje mi się, że ta pierwsza jest dużo bardziej wiarygodna. Mamy też pokazanego takiego szaleńca w masce. Wydaje mi się, że to jest Dalton Greyjoy, czyli czerwony krab. Czasowo by to fajnie korespondowało i nawet pasowało. Aczkolwiek tu nie jestem w 100% pewny, to są tylko moje domysły. Mamy też ten słynny sztylet z waleriańskiej stali, którego widzieliśmy już w grze o tron tej klasycznej, który był przyczynkiem, który spowodował te wszystkie nieszczęścia, bo wiadomo, Baelish Littlefinger posłużył się odpowiednio tym sztyletem i później właściwie do samego końca on gdzieś tam się przewijał, aż w końcu trafił do Brana, a później trafił do Arii, która tym oto sztyletem pokonała, zabiła nocnego króla. Wymarzmy to z pamięci. Tutaj ten sztylet także się pojawia, on tam gdzieś leży w ogniu. Widzimy także go w rękach Alicent, co zresztą już było w tym pierwszym zwiastunie. Wtedy widzieliśmy tylko, że ona próbuje kogoś zaatakować tym sztyletem, a teraz już wiemy, że faktycznie atakuje tym sztyletem Rhaenyrę Targaryen, ale już w tej dorosłej wersji. Zresztą ta linia sporu między oboma paniami też jest bardzo super nakreślona, bo mamy takie przebitki, ujęcia, kiedy one są obie małe, wychowują się na dworze, jakaś tam nić przyjaźni i je łączy, razem się modlą, razem gdzieś tam się bawią, przechadzają się po ogrodach, no a potem te jakby ich losy się rozdzielają, ale rozdzielają się właśnie z powodu tego, że obie będą rywalizować o żelazny tron, no bo jedna z nadania króla jako prawowita córka, a druga jako żona króla, która chciałaby faworyzować oczywiście swojego syna, więc ta oś sporu jest tutaj bardzo, bardzo widoczna, ale super, że mamy właśnie takie nakreślenie tego, co było kiedyś i tego, co będziemy śledzić, powiedzmy, w takich czasach współczesnych. No i oczywiście nie możemy zapominać o tym, co tu jest najważniejsze, a więc smoka chatych pojawia się kilka. W tym zwiastunie tym takim najważniejszym będzie chyba Vgar, który był jednym z tych trzech pierwszych klasycznych smoków Wielkiej Trójki, czyli Aegona i jego sióstr. Ale tutaj to raczej ten wielki smok, którego łapsko widzimy gdzieś tam i który być może też pojawia się na końcu. Nie wiem, czy to nie był też Syrax, smok księżniczki Rhaenyry, która dosiadła go już w wieku 7 lat. Mogło tak być. Zresztą o smokach też będzie osobny materiał, bo ich ma być aż 17
w tym serialu, więc można spokojnie pomówić, kto jakiego smoka miał, co te smoki znaczyły, jak uczestniczyły w walkach. Super materiał i naprawdę może być ciekawie. No ale tutaj może być właśnie ten Khar jako ten pierwszy, największy smok, bo też wiemy, że te pierwsze klasyczne smoki były po prostu największe. No bo ze smokami to było też tak, że one rosły przez całe życie, więc jeśli mieliśmy jakieś smoki bardzo stare, jak na przykład Balerion Czarny Strach, który żył 200 lat, no to on był największy, ale potem był jeszcze Vgar i Meraxes, więc no tu mówimy o tej klasycznej trójce. No ale widzimy także Caraxesa, czyli smoka od Daemona Targaryena, też ma taki sznyt szaleństwa i nieokiełznania i super, że te smoki są tutaj pokazane w taki niejednorodny sposób i wydaje mi się, nie wiem czy się zgodzicie, ale są pokazane naprawdę dużo, dużo lepiej niż w Grze o Tron. Takie mam wrażenie, że jak tak bardziej smoczo po prostu są pokazane. W tej Grze o Tron było tak trochę jaszczurkowo, z takimi też określeniami się spotkałem. Te tutaj w tym zwiastunie House of the Dragon wyglądają naprawdę fajnie, naprawdę efektownie, co zresztą też nie może dziwić, no bo mówimy tu o Wielkiej Wojnie Targaryenów, tych smoków musi być dużo i one tu po prostu muszą zostać dobrze pokazane. Muszą oddawać to, kto jest ich jeźdźcem, te wszystkie cechy tych smoków muszą być bardzo fajnie nakreślone, więc to nie może być tylko kopiuj, wklej gdzieś z jednej sztampy. No a w Grze o Tron troszkę tak było. I tak jak mówię, ten zwiastun przyniósł mi dużo więcej przyjemności, dużo więcej hype'u przed tym pierwszym sezonem House of the Dragon. Ja dostałem taki vibe grotronowski, ale z tych pierwszych sezonów. I jeśli sobie to porównam z tym wszystkim, co widzimy z Władcy Pierścieni, no to tutaj mam emocje naprawdę dość spore, a przy Władcy Pierścieni takie no, dość letnie, bo to wygląda raz, że mocno komputerowo, dwa, że ten trailer jest też taki jakiś niespecjalnie efektowny, a tu HBO postarało się, widać, że potrafi i ja tutaj swojego stanowiska absolutnie nie będę zmieniał. No ale być może wy macie inne zdanie. Być może wy to widzicie inaczej, więc piszcie w komentarzach, one są do waszej dyspozycji. No i co? Zapraszam do dyskusji, zapraszam do kolejnych materiałów z House of the Dragon, bo teraz przed premierą będziemy już grzać na wszystkie fajerki, jeśli chodzi o ten serial. Będzie omówienie fabuły, czyli stronnictwa, będzie materiał o smokach i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy do samej premiery wpadnie, więc House of the Dragon na Czysta Kultura. Subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, żeby niczego czasem nie przegapić. A w tej chwili ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, wchodźcie na nasze kanały. Do zobaczenia.